Witam w drugiej części filmu dotyczącego zjawisk zwanych paranormalnymi i zaprzeczania ich istnieniu przez twórcę kanału Lupa Sceptyka. W tej chwili wyświetla się miniatura pierwszej części, odnajdziesz ją na kanale i warto do niej zajrzeć, gdyż między innymi zastanawialiśmy się nad podstawami naukowymi materializmu. Na ekranie końcowym pojawi się link do tego filmu. A dziś Ciut opowiem o własnym doświadczeniu. Przypomnę, że powodem, dla którego wróciłam do tej tematyki, był interesujący komentarz pod jednym z filmów. W tej chwili się on wyświetla. Na część już odpowiedziałam, a teraz czytam dalej. Przesądzasz o faktycznej, nadnaturalnej naturze tychże zjawisk. Ja się później zapytam, o co chodzi z tą nadnaturalnością, skoro my tutaj szukamy natury rzeczywistości, czyli my tak naprawdę dociekamy, co jest naturą, co jest naturalne. Za sekundę do tego wrócimy. To jak na stan naszej obecnej wiedzy również jest przedwczesne, nawet przyjmując je za pomocą nauk przyrodniczych, danych zjawisk wyjaśnić nie możemy, to pozostają nam jeszcze nauki społeczne, psychologia wymienia wiele efektów mogących. Jednak niekoniecznie to robiących wyjaśni dane zjawiska, na przykład efekt potwierdzenia, selektywna percepcja, czy chyba przede wszystkim heurystyka dostępności. Okej, okay, w porządku, ja jestem w stanie dyskutować w taki sposób i to już kiedyś zostało mi zasugerowane przez jedną z widzów, z widzek, że może tak być, że ja... Zauważam selektywnie to, co chcę zauważyć, a nie zauważam całego szeregu innych zdarzeń, które by niejako nie potwierdzały mojego światopoglądu. Dla mnie jest to fair, jeżeli ktoś stawia w ten sposób sprawę. Bo tu nie ma żadnego piętnowania, jest to jakieś przypuszczenie, jest to sugestia. To składnia nawet kogoś takiego jak mnie, na przykład, do tego, aby bardziej zwracać uwagę na faktyczne prawdopodobieństwo tego, z jakim ja jestem w stanie, na przykład, przewidywać jakieś zjawiska. Czyli, na przykład, powinnam zwracać uwagę, czy w moim życiu wydarzyło się coś, na przykład, złego, o czym nie byłabym uprzedzona zawczasu. Na przykład. Prawda? Po prostu chodzi o czujność, żeby zauważać te sytuacje, które nie potwierdzają mojego światopoglądu. I co więcej, w ten sposób można rozmawiać, bo tutaj nie ma złej woli. Przecież ktoś nie wie tak na serio, jaka jest częstotliwość, ile razy ktoś doświadczył tego typu zjawisk. Czy to są jakieś pojedyncze sytuacje, które selektywnie zauważył, czy jest to coś stałego, zawsze tak jest? Czy są sytuacje, w których na przykład czyjaś intuicja zawiodła? I teraz zobaczcie, ja nigdy do tej pory tak na serio nie opowiadałam o swoich doświadczeniach. A kto z dwojga osób, jeżeli już powinien opo rozmawiać, opowiadać? Zastanawiacie się, lupa sceptyka, czy na przykład ja powinnam mieć. Tą możliwość swobodnie mówić o tym, czego doświadczyłam? On mówi, pomimo że niczego nie doświadczył, ja milczę, pomimo że sporo doświadczyłam. Dlaczego? Bo boję się utraty wiarygodności, a nie jest moim celem zachęcanie nikogo, namawianie do wiary. To są dla mnie w ogóle zjawiska sprawy trzeciorzędne. Dlaczego? Prosta odpowiedź. Ze wszystkich osób, które deklarują, że mają rozwiniętą intuicję, czy nawet potrafią korzystać z różnych fenomenów z zakresu tak zwanych zjawisk paranormalnych, potrafią używać w sposób sprawczy swoich, nazwijmy to w cudzysłowie, mocy, nie widzę, żeby te osoby wyróżniały się etyką. Często słyszymy, że osoby mówią o rozwoju duchowym, o intuicji, a mimo to jedzą mięso i nie mają z tym problemu. Co gorsza, niemal wszyscy guru, tak zwani guru na świecie, stronią od etyki, mówią o rozwoju duchowym i ten cały rozwój duchowy kompletnie nie uwzględnia etyki. To jest inny temat, odrębny temat, ja jeszcze wrócę nieraz, nawet w drugiej części na temat Popka, o tym mówię, czy w ogóle rozwój duchowy i życie duchowe w ogóle uwzględnia etykę. Faktycznie nie, to, to nie jest takie zbieżne, ale to jest też powód, dla którego dla mnie te kwestie są drugorzędne. Ja nie czuję potrzeby namawiania nikogo do korzystania z intuicji, bo wiem, że z intuicji jeszcze wcale nie wynika żadna etyka i wielu wegan to są osoby w ogóle ateistyczne, także to nie są zbieżne idee. Dlatego no, dla mnie jest najważniejsza etyka. Ale mimo wszystko nie podoba mi się to, że zostaje postawiona w takiej pozycji pozycji dylematu. Czy mówić otwarcie o wszystkim, czego doświadczyłam, o wszystkich swoich eksperymentach mentalnych, jakie przeprowadziłam? Bo tak naprawdę to jest potencjalnie bardzo ciekawy materiał. To, to jest bardzo fascynująca wiedza, która tak na serio mogłaby pomóc wielu ludziom, gdybym otwarcie mówiła o wszystkim, co wiem, o wszystkim, czego doświadczyłam, o wynikach eksperymentów. Czuję się postawiona w idiotycznej pozycji, w której czuję, że muszę milczeć, bo przez takie jednostki jak lupa sceptyka na osoby takie jak ja patrzy się jak na idiotów. Ha, czegoś doświadczyła, no to pewnie jakaś schizofreniczka, może buja w krainie wyobraźni, nie stąpa po ziemi. Czyli stawiając na etykę... Priorytetyzując etykę, się czuję postawiona w bardzo głupiej sytuacji, niezręcznej i także etycznego dylematu. Bo prawda jest również, wydaje mi się, koncepcją ze świata etyki. Milcząc na temat tego, co wiem, robiąc uniki, nie przekazując wiedzy, którą mam, też czuję się jak ktoś zakłamany, czuję, jakbym kłamała. Oczywiście to nie jest kłamstwo, ja po prostu milczę, ale nie czuję się z tym dobrze. Absolutnie to nie są sprawy priorytetowe. Na pewno nie ma potrzeby, żeby, żebym ja nagle stała się jakimś głosicielem zjawisk takich czy siakich, bo tak jak powiedziałam, z nich bezpośrednio etyka jeszcze nie wynika. Ale pomóc może osobom poszukującym prawdy czy poszukującym pomocy, zmagającym się z poważnymi problemami. Aha, no i jeszcze odpowiem na to pytanie. Czy faktycznie u siebie zauważam, że jest to efekt potwierdzenia, czy selektywna percepcja tych momentów, tych zjawisk, które potwierdzają mój światopogląd, powiem Wam, że w moim przykładzie, w moim przypadku nie mogę o czymś takim powiedzieć, nie mogę tego potwierdzić, że tak to wygląda. Ponieważ nie przypominam sobie ani jednej sytuacji w swoim życiu, aby zdarzyło się coś. Złego, przykrego, abym otrzymała jakąś negatywną wiadomość, o której nie wiedziałam już wcześniej, nie przeczuwałam, nie byłam ostrzeżona, nie zostałam zahamowana i wprost przeciwnie, w którym momencie ja w ogóle zaczęłam się interesować i zauważyłam, że intuicja istnieje, działa i warto się na niej oprzeć. Nie jak zaczęłam się zainteresować tym tematem, nie w momencie, kiedy wysłuchałam czyjegoś przemówienia, wykładu, czy, czy kogokolwiek. Nie. Zauważyłam to we własnym życiu. W pewnym momencie zauważyłam, że ilekroć spotykam mnie coś złego, zawsze jestem informowana o tym zawczasu, ostrzegana. Zauważyłam po prostu wielokrotnie, że najpierw słyszę ostrzeżenie nie idź tam, nie rób tego i ilekroć próbuję zracjonalizować ten Wewnętrzny głos, to silne przeczucie, i powiedzieć, no nie, no niby dlaczego miałabym na przykład nie iść tą drogą? No przecież to jest droga krótsza. I ilekroć próbuję racjonalizować, czyli argumentować, używać argumentów takich racjonalnych kontra tym przeczuciom, zawsze mi się obrywa. Czyli ilekroć mnie spotkało coś złego, zawsze potem żołam i wiedziałam, że to było mi przekazywane. Że wiedziałam, że nie powinnam iść tędy. Czy to są błahe sytuacje? Nie, bo jedną z takich sytuacji, kiedy wiedziałam, że nie mam iść tą drogą, a ja stwierdziłam, że no niby czemu? Przecież to jest droga krótsza. Była sytuacja, w której byłam porwana i miałam przyłożony pistolet do głowy i nawet nie powiem, co jeszcze się wydarzyło. Co w związku z tym, że miałam przyłożony pistolet do głowy, ale wiedziałam, że mam tamtędy nie iść, ale to zracjonalizowałam. I dopiero kiedy zauważyłam całą sekwencję takich zdarzeń, że dosłownie za każdym razem ilekroć mnie coś spotkało, wiedziałam, że zawsze wiedziałam wcześniej, zawsze byłam ostrzeżona, żeby tego nie robić, żeby tam mniej, żeby tej osoby unikać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zawsze, za każdym razem. Nie od czasu do czasu, ale za każdym razem. Pierwszy raz, kiedy zaniepokoiłam się, że chyba mnie intuicja zawiodła. Co jest grane? Dzwoni nagle policja i informuje mnie, że mam przyjść na komisariat, bo mają mojego syna. Przerażenie, bicie serca. Co się stało? Co się stało z moim synem? Dlaczego policja do mnie dzwoni, że mam przyjść? Nie chcieli mi nic powiedzieć przez telefon. Ja mówię, co się stało, czy coś mu się stało, czy jest cały, czy żyje. Serce mi wali. Oni nie chcą mi powiedzieć, proszę przyjść. Nic nie powiem, proszę przyjść. Dramat, przerażenie i. Co mi wtedy przyszło do głowy? Wali mi się świat. Jak to? Do tej pory zawsze wiedziałam, kiedy dzieje się coś złego, zawsze wszystko przeczuwałam, zawsze byłam informowana o każdym negatywnym zdarzeniu. Nigdy mnie jeszcze przeczucie nie zawiodło. A tu nagle ja się dowiaduję o tym, że stało się coś złego z policji, a nie bezpośrednio od intuicji, co jest grane. I przed wyjściem jeszcze na komisariat szybciutko separuje się od emocji, bo to jest podstawa, podstawa, tak jak mówiłam, separowanie się od emocji. Separuje się od emocji i pytam intuicji, co jest do ch grane, co się stało mojemu synowi, dlaczego policja do mnie dzwoni. A intuicja mi odpowiada, nic się nie stało. Uspokój się, nic się nie stało. I słuchajcie, mam dwie sprzeczne informacje. Jedna z ust policji, coś się stało, proszę przyjść. Druga, od intuicji, nic się nie stało, nic szczególnego się nie stało. Spokój. Która informacja jest prawdziwa? Oczywiście, że intuicja zawsze prawdę mówi. Faktycznie, nic się nie stało po prostu, jacyś chuliganie go zaczepili, ktoś wezwał policję i no policja chciała, żebym przyszła, oczywiście mój syn był spanikowany, ale policja namawiała na złożenie niejako tam do nosu założenie sprawy, bo powiedziała, że zna tych chuliganów, oni po prostu stale... No, zaczepiają ludzi i po prostu policji zależało na tym, żeby po prostu ich wsadzić, że, ale ktoś musiał tak jakby tą sprawę, tą skargę złożyć no i chyba udało się policjantom namówić więcej osób, bo z tego co wiem to jedna z tych osób w tej chwili siedzi już w więzieniu także, no także tyle się stało, po prostu no, nic szczególnego się nie stało, no poza tym, że mój syn spanikował, został zaczepiony y, w nieprzyjemny sposób ale, ale tak na serio nic mu się nie stało policja przyjechała interweniowała no, i tyle. I to była pierwsza sytuacja w życiu, kiedy naprawdę się przestraszyłam, że może dojść do takiej sytuacji, w której zdarzy się coś złego, a intuicja mnie zawiedzie, nie podpowie mi, nie poinformuje mnie. Okazało się, że nie, intuicja mnie nie zawiodła. Za jakiś czas jeszcze dodatkowo w ramach także odpowiedzi na ten komentarz, dopowiem, o co mi chodzi z tym materializmem, dlaczego go krytykuję jakie mam argumenty i tak, dalej, i tak dalej, ale po prostu ja już dzisiaj tego nie chcę rozwijać, bo obawiam się, że ten filmik już jest zbyt długi. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.